Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i tutaj już właściwie na samym początku gdzieś w głowie rodzi mi się refleksja, czy w ogóle mogę powiedzieć to przywitanie, czy słowo kolejny w nim jest wciąż adekwatne do sytuacji, no bo chyba moja twórczość przestała być taką ciągłością właśnie przez tą przerwę. Natomiast dzisiaj witam się z Wami znowu na moim kanale, znowu w tym samym miejscu. Niesamowitą frajdę przyniósł mi fakt, że właśnie stanęłam tutaj i mam nadzieję, że przynajmniej no, jakiś taki zalążek uśmiechu na Waszej twarzy również się pojawił. Natomiast muszę już na samym początku Wam wspomnieć, że nie, to nie jest koniec mojej przerwy, to jest pauza w pauzie. Przerwa w przerwie, przerwa wciąż trwa. Ten film jest tylko małym wyjątkiem, związanym po prostu z tym, że właśnie organizuję akcję, która wydaje mi się, że mogłaby Was zainteresować i powiem więcej, no nie tylko wydaje mi się, ale mam taką nadzieję. Okej, ale może zacznijmy od początku, a na samym początku były włosy, a bardziej fakt, że właśnie chciałam oddać moje włosy na fundację Rock and Roll ze względu na to, że chciałam w jakikolwiek sposób móc pomóc. Ja od zawsze, wiecie, angażuję się w biegi charytatywne, już 3 razy byłam na onkobiegu. To jest naprawdę świetna w ogóle inicjatywa, którą ja bardzo popieram. To jest taki bieg w Warszawie, że właśnie każde okrążenie to są jakieś pieniądze dla dzieciaków z onkologii. No i wiecie, ostatnio zebraliśmy chyba ponad 100 tysięcy złotych tak biegając, więc cieszę się, że mogę być tego częścią. I właśnie chciałam pomóc też w inny sposób, chciałam oddać moje włosy, co okazało się niestety niemożliwe, bo włosy mam rozjaśniane delikatnie, no i nie wpadłam na to wcześniej. Chciałam móc chociaż dać taką małą cegiełkę w tej tragedii życia, jaką jest właśnie diagnoza raka. Coś, czego ja sobie osobiście nie wyobrażam. To jest po prostu strasznie ciężkie i dla bliskich, i dla tej konkretnej osoby. Myślę, że każda osoba, która gdzieś tam miała styczność z rakiem, wie doskonale, o czym ja mówię. W listopadzie, słuchajcie, tego roku moja babcia, moja osobista babcia, która przyszła do mojego domu, zostawiła mi pewien artykuł na kuchennym stole z historią takiej dziewczynki, która właśnie strasznie potrzebuje włosów. I był tam właśnie kontakt, że jeżeli ktoś chciałby oddać włosy, no to bardzo, bardzo prosimy, bo dziewczynka po prostu chciałaby żyć normalnie, potrzebuje ich i to był właśnie artykuł w gazecie, który wzbudził uwagę mojej babci. Moja właśnie babcia przekazała mi, że słuchaj, bo z 30 lat temu obcięłam swoje włosy, chyba z 40 cm mam bardzo dużo warkoczy, bo miałam bardzo grube włosy, więc jakbyś mogła napisać maila do tej dziewczyny, bo tam właśnie był mail w tym artykule, to ja je z wielką przyjemnością przekażę. I pamiętam takie moje super wielkie zdziwienie. Moja babcia właśnie oddaje swoje włosy, a ja wciąż siedzę i tylko tłumaczę się w taki sposób, że no wiecie, no bo moje włosy są farbowane. I tak to jest prawda, ale jest tysiące innych sposobów, żeby pomóc. I nie muszę oddawać swoich włosów, żeby pokazać solidarność, żeby pomóc, żeby zmienić w jakim nawet malutkim stopniu, dać szczęście po prostu osobom chorym, osobom pokrzywdzonym przez życie i osobom, które sobie tego losu no, nie wybrały, nie oszukujmy się. I właśnie w tym momencie w mojej głowie, słuchajcie, narodziła się kolejna akcja. I tutaj znowu zapraszam Was do retrospekcji, trochę większej retrospekcji, bo przenieśmy się do marca tego roku, kiedy właśnie zorganizowałam wspólnie z Olgą akcję charytatywną pomocy dla Kenii. I słuchajcie, sprzedawaliśmy zakładki magnetyczne. I te zakładki magnetyczne sprzedały się za w sumie 2800 zł, czyli prawie 3000. Co było naprawdę niesamowitą liczbą. Ja pamiętam, że płakałam, bo niektóre osoby wpłacały po 200, po 400 zł. To było niesamowite, że ktoś był w stanie aż tyle dać pieniędzy za zakładkę. W ogóle tych zakładek było 50, to jest ważne. Jednocześnie jakby te pieniądze szły na edukację, na wyżywienie, na takie podstawowe potrzeby właśnie dzieciaków z Kenii. I pamiętam, że tak udało się to, więc w sumie skoro ja już nie mogę oddać włosów, to czemu by nie zrobić z tego, tutaj wracamy do teraźniejszości, kolejnej akcji. Czemu by nie poprosić Olgę o kolejne zakładki? Czemu by nie dołożyć kolejnej cegiełki? Czemu by oprócz onkobiegów nie stworzyć jeszcze czegoś? I w ten sposób narodził się pomysł na dzisiejszą akcję.
Kochani, chciałam Was poinformować, że od dzisiaj, od dokładnie tej godziny publikacji tego filmu, rusza kolejna akcja. Dostępnych jest 55 zakładek magnetycznych, z których cały dochód przeznaczony zostanie na onkologię dziecięcą. Dlaczego dziecięcą? Myślę, że ta odpowiedź nikogo nie zdziwi, ale to smutne mieć gdzieś tam widmo końca życia, zanim się to życie w pełni jeszcze zaczęło. Zawsze był to jakiś temat, który łamał mi serce, szczególnie, że ostatnio właśnie zetknęłam się z historią kilkunastu osób w moim otoczeniu, nie bezpośrednio, ale często pośrednim, że właśnie z tą onkologią niestety się zetknęły i to jest dla mnie gigantyczna tragedia. Moje serce jest bezradne wobec tego. A najbardziej bezradne jest wówczas, kiedy realnie o życiu osoby decydują pieniądze. To jest dla mnie po prostu strasznie smutne, że tak często coś tak materialnego decyduje o darze, jakim jest życie. Te historie, z którymi się pośrednio jakby zetknęłam, większość z nich, to jest bardzo mnie cieszy, skończyła się pozytywnie. Chłopak, którego miałam w szkole i który zachorował na raka, wrócił. Żyje. Ma się dobrze, jest w liceum. To mnie też bardzo cieszy, ale ja zawsze przyjmuję gdzieś tam do serca i bardzo martwię się historiami takich ludzi. Więc postanowiłam po prostu znów poprosić Was o pomoc i tak samo jak w wypadku Kenny, będę sprzedawać zakładki magnetyczne. Akcja rusza w dokładnie tej chwili, czyli w momencie publikacji tego filmu. I tym razem znów będziemy sprzedawać zakładki, tym razem w wersji świątecznej. Dlatego, że szczęście jest jedyną rzeczą, która się mnoży, kiedy się je udzieli. I ten cytat dokładnie jest z tyłu zakładki. Minimalny koszt zakładki to 30 zł, jednak oczywiście, jeżeli chcecie zapłacić więcej, no to droga wolna. Za wszelkie nadwyżki naprawdę serdecznie Wam dziękujemy. Tak naprawdę musieliśmy ustalić pewne minimum ze względu na to, że liczba zakładek jest ograniczona, a też chcemy jednak pomóc jak najbardziej. Natomiast jeżeli zapłacicie 35, obiecuję dodać do koperty jeszcze list, ze względu na to, że po prostu chciałabym Wam podziękować. Wiem, że ta zakładka nie jest warta tyle. Ja w ogóle kocham twórczość Olgi, ale ja wiem o tym. Nikt normalny nie dałby za to 35 zł. Natomiast 100% kosztów tej zakładki idzie na onkologię dziecięcą. I macie tego absolutną pewność, dlatego że to Wy wpłacacie na tą onkologię. To znaczy, to Wy osobiście robicie przelew na konto, które Wam podam, fundacji zajmującej się onkologią dziecięcą. Później słuchajcie na Instagramie, dlatego że akcja przede wszystkim właśnie toczy się na Instagramie. YouTube jest formą takiego, no nazwijmy to, informatora. Chciałam Was po prostu poinformować, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje. Później właśnie słuchajcie na Instagramie. Prosiłabym Was, żebyście wysłali mi po prostu screena, czy też zdjęcie Waszego przelewu z oczywiście zamazanymi danymi osobowymi, no bo w internecie się takich rzeczy nie podaje. Nie, ja tego nie chcę. Wówczas po prostu odpiszę Wam, poproszę o Wasz adres. No i zakładka już za kilka dni będzie Wasza, a dla trzech osób, które właśnie ze swojego wielkiego serca chcą zapłacić najwięcej, dlatego że ostatnio, no mówię, wpłaty były po 200, po 400 zł, po 100 zł. To są naprawdę wielkie sumy i naprawdę niesamowici ludzie musieli to wpłacić, bo no jakby to jest niesamowite, ta chęć pomocy. To dla tych osób właśnie będzie jeszcze jedna zakładka w kopercie, zakładka z podziękowaniami, ekskluzywna, której Wam tutaj nie pokażę, no bo zostawię ją dla tych trzech osób i powiedzmy, że to oni dowiedzą się, jak ona wygląda. Po prostu zależy mi, żebyśmy wspólnie zebrali jak najwięcej pieniędzy, żebyśmy pomogli jak najbardziej możemy i żebyśmy jeszcze przed świętami wspólnie zrobili po prostu coś dobrego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zastanawiam się tak szczerze w tej chwili, czy nie dać Wam numeru konta po prostu tutaj na dole, ale chciałabym, żebyście jednak byli na Instagramie, żebyście mieli świadomość, czy zakładki się przypadkiem jeszcze wszystkie nie wyprzedały, bo jest ich ograniczona liczba. Natomiast to już musicie sprawdzać na bieżąco na Instastory, bo też to jest nasz komunikator, tam będą wszystkie informacje, tam w ogóle w tej chwili jestem właśnie po live'ie i żeby było jasne, zakładki nigdy więcej się nie pojawią, to są po prostu limitowane, związane tylko i wyłącznie z tą akcją Cudeńka, w ogóle jestem w nich zakochana, są przepiękne, sama kupię kilka sztuk. Oczywiście zapłacę na pewno więcej niż jest przewidziane, bo oczywiście możecie wpłacać tyle pieniędzy, ile chcecie, tak naprawdę zakładka kosztuje 30 zł, ale jak już Wam wspominałam, możecie za nią zapłacić naprawdę tyle, na ile możecie sobie pozwolić i tyle, na ile
ile chcecie sobie pozwolić, bo to jest wszystko tylko i wyłącznie wasza decyzja, za którą ja jestem wdzięczna i którą bardzo szanuję. Ten film jest równoległy z live'em na Instagramie, na którym właśnie ogłaszam całą tę akcję i w ogóle jestem przeszczęśliwa, bo wszystko się zaczyna. Mam nadzieję, że skończy się również bardzo dobrze. Z mojej strony mogę wam obiecać, że jeżeli przebijemy kwotę z marca, czyli 2850 zł, na pewno pojawi się kolejny film na YouTube. Jeden specjalnie dla was, za to, że tak pięknie się angażujecie, za to, że jesteście ze mną, za to, że macie wielkie serca i za to, że te serca są skore do pomocy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Czasem za wami bardzo tęsknię, ale mimo wszystko, jak już wam wspomniałam, to nie jest jeszcze ten moment pełnego powrotu. W każdym razie dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na Instagrama. No i co? Do następnego. Pa! Przepraszam, że jeszcze wam dodam jedną z ważniejszych rzeczy, wydaje mi się. Zakładka w książce wygląda w taki sposób. Uważam, że jest naprawdę niesamowicie urodziwa i niesamowicie piękna, ale chciałam jeszcze dodać na koniec pewne specjalne podziękowania dla cudownej Olgi, czyli Olgci. Tutaj macie jej nazwę użytkownika. Naprawdę dziewczyna niesamowicie się postarała z całą akcją. Projekt i oczywiście cała oprawa graficzna jest jej, z minimalną moją drobną pomocą, dlatego że pomagałam wycinać jakieś tła, robić jakieś takie rzeczy związane z kopertami, z pisaniem tego, naprawdę przygotowywałyśmy to wspólnie. Jakby mimo wszystko wydaje mi się, że największe oklaski należą się jej, bo naprawdę projekt jest niesamowity. Podejście, jej zapał, mimo naprawdę wielu przeciwności losu, pozwolił mi finalnie być w tym miejscu, w którym jestem i ogłaszać wam o tej akcji. Tak więc dziękuję, Olga, jesteś cudowna. To tyle.